Drodzy bracia i siostry, witam Was raz jeszcze z tego miejsca. Nie wszystkich wczoraj widziałem, ale większość z braterstwa wczoraj była tutaj obecna. To mam mogę odłożyć, mam nadzieję, a ten telefon raczej nie, bo tutaj ma być. Będę uważał, żeby go nie skończyć. W dzisiejszym temacie chciałbym, żebyśmy się przenieśli do pewnego zakazu biblijnego. Niedawno miałem okazję mówić nawet ten wykład, ale to była wersja pierwsza, próbna. Dzisiaj będzie druga, znacznie ulepszona i znacznie bardziej rozbudowana, bo ten temat zajmie nam obydwie części naszego dzisiejszego zebrania. Nie wiem, czy uda nam się przerwać w jakimś takim momencie, mam na myśli przerwę, czy przerwiemy w jakimś momencie, tak, gdzie tematyka lekko się zmieni, czy też nie, bo widzę, że takiego miejsca za bardzo na początku nie ma, no ale przerwiemy w słusznym momencie, do której, kiedy powinniśmy... Tak mniej więcej są tu ustalone godziny przerw? Tak, 10:15. Skończyć. Ja moje przemówienie. Dobrze. Czyli mówimy do około 10:15, przerwiemy w dowolnym momencie, tematyka jest taka sama, zatem potem będziemy kontynuowali. A co to za zakaz ze Starego Testamentu, który w dwóch częściach dzisiaj sobie omówimy? Chodzi mi o zakaz spożywania krwi. I skupimy się troszeczkę na zakazie spożywania krwi literalnej, ale to nie głównie o tym będę chciał mówić. Głównie będę chciał mówić o zakazie spożywania krwi w głębszym tego słowa znaczeniu, bo jak Bóg zakazał spożywanie krwi w Starym Testamencie ludziom, to miał ku temu powody podwójne. Jeden powód taki, żeby coś powiedzieć na temat wpływu krwi zwierząt spożywanej przez człowieka i dlaczego taki zakaz obowiązywał, ale ma także głębsze znaczenie i to głębsze znaczenie będzie nas bardziej interesowało, bo ono dotyczy duchowych spraw. I nawet jeżeli ktoś złamałby zakaz ten literalny i czasami zjadł w kaszance na przykład trochę krwi, to nie wyjdzie mu to na zdrowie, ale pewnie za pierwszym, drugim czy trzecim razem nie umrze, a i pewnie za dziesiątym nie umrze, bo wiele ludzi to czyni, prawda? I potem może powiedzieć, przepraszam, nie wiedziałem i nie będę więcej tego robił. Natomiast złamanie duchowego zakazu spożywania krwi jest o wiele, wiele bardziej niebezpieczne, bo grozi śmiercią wieczną. Zatem to nas będzie głównie ciekawiło. Ale zaczniemy od kwestii litery i poświęcimy pierwszy kwadrans naszego pierwszego wykładu tej sprawie. Wszyscy na pewno zdajemy sobie sprawę, że początkowo żywność, jaką Bóg przewidział dla człowieka, była tylko i wyłącznie wegetariańska. Kto nie wierzy, niech sobie zobaczy sam początek stworzenia człowieka i co Bóg wtedy powiedział na temat diety. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział 29 i 30. Bóg mówi do człowieka: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Potem rzekł: wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Czyli widzimy, że i ludzie, i zwierzęta mieli tą samą dietę, wegetariańską. Wszyscy mieli spożywać zielone rośliny, to co wyrasta z ziemi. I w klimacie przedpotopowym taka dieta była wystarczająca, ponieważ to, co rośliny dostarczały człowiekowi, wystarczało, żeby żyć w sprzyjającym klimacie, jaki panował przed potopem. Po potopie klimat znacznie się zmienił. Na lepsze czy na gorsze? No na gorsze. Pojawiły się krańcowości klimatyczne na Ziemi i z tego powodu sądzimy, że było to związane z tym pierścieniem wodnym, który wokół Ziemi krążył. W potopie spadł, wobec tego promienie słoneczne, które kiedyś docierały przed potopem do Ziemi, przechodząc przez ten pierścień wodny, który wokół Ziemi się utrzymywał, były równomiernie rozłożone, mniej więcej równomiernie na powierzchni Ziemi, zatem nie było krańcowości w temperaturach. Podczas gdy po jego upadku pewne części Ziemi dostawały dużo więcej słońca niż inne i nastąpiło rozchwianie klimatyczne na Ziemi, które do dzisiaj istnieje, ale widzimy, że w tej chwili też coś się dzieje, bo lodowce topnieją. Sądzimy jako przygotowanie do zmiany klimatu na Ziemi, dla królestwa, do którego się zbliżamy. I wtedy, po tym, że po tobie Bóg w pierwszej Mojżeszowej w dziewiątym rozdziale znowu powraca do kwestii diety dla człowieka i jak gdyby ją rozszerza. Dodaje do roślin, do tego co wyrasta, także dietę mięsną. Zobaczmy zatem 9 rozdział, nadal 1 Mojżeszowa 3 i 4. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny daje wam
daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego, to jest z krwią Jego. Rozszerzył zatem Bóg na mięso dietę człowieka, od razu wprowadzając zakaz, żeby przy jedzeniu tego mięsa nie jeść krwi, która w tym mięsie, w istotach żywych się znajduje. Także widzimy, że zakaz jedzenia mięsa jest uniwersalnym prawem dla całej ludzkości. Nie jest to tylko część zakonu Mojżesza. Mojżesz Żydom zabronił, a reszta może. Bóg człowiekowi, dając mięso za pożywienie, tak jak wcześniej dał jarzyny, co tutaj wspomina, czyli dodaje, nie usuwa jarzyn i warzyw, tylko tak jak wcześniej dałem wam jarzyny na pożywienie, teraz do tego dodaje mięso z zastrzeżeniem, że krew ma być z tego mięsa spuszczana i niespożywana. Dlaczego, można sobie zadać pytanie, Bóg taki zakaz dał? Zakaz spożywania krwi uniwersalny dla wszystkich ludzi. Dobrze byłoby, gdyby wszyscy ludzie się tego stosowali dla własnego zdrowia, dla własnej korzyści. Powód jest taki, że skład i cechy krwi ludzkiej i zwierzęcej nie są takie same. Są inne, są odmienne. A krew jest nośnikiem życia i stanowi o jego jakości. Tutaj mamy powiedziane w wersecie 4, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego, to jest z krwią Jego, to zobaczę, nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego. Tutaj w hebrajskim to słowo z duszą jest, tak, z życiem. Z życiem Jego, czyli to życie, jakość życia jest w tejże krwi. Wobec tego będziesz jadł mięso, ale nie z tym życiem, z tym głównym elementem życiodajnym w tym mięsie, którym jest krew. I ją musisz usunąć, z niej musisz zrezygnować. Zatem krew, to w krwi jest jakość życia, które w danym organizmie żywym, czy zwierzęcia, czy człowieka się toczy. I to krew decyduje o tym, jakie to życie jest. Tutaj nam przypomina mi się od razu przykład naszego Pana. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak następuje rozwój płodu ludzkiego. Okazuje się, to medycyna, która tego nie stwierdza, bo Biblia się o takich rzeczach nie wypowiada. Biblia tylko mówi, że urodził się kiedyś Jezus i pomimo tego, że był urodzony z niedoskonałej matki, wiemy, że był doskonałym człowiekiem, bo miał być okupem za doskonałego Adama. Więc musiał być doskonały jako człowiek i był takowym. Na ktoś powie, no, a urodził się z niedoskonałej matki. Czy niedoskonała matka nie przekazała mu niedoskonałości, którą sama była? No, ktoś może dyskutować. A teraz, kiedy widzimy, że życie jest we krwi, to teraz wystarczy tylko sprawić, żeby krew Jezusa nie pochodziła od Jego matki i już życie, jakość, upadłe, grzeszne życie pod wyrokiem, które posiadała Maria, nie przeszłoby na Jezusa. No i krew Marii nie miała żadnego kontaktu z krwią Jezusa. A Ojca ludzkiego nie miał, wobec tego nasz Pan zachował doskonałość, dlatego, że Jego Ojcem nie był żaden upadły, grzeszny człowiek. Dlatego nasz Pan musiał się rodzić w sposób cudowny. Jego życie jako Logosa musiałoby być przeniesione do łona Marii w sposób nietypowy dla człowieka, żeby pominąć Ojca. Ponieważ to w czasie, dopiero po spłodzeniu następuje rozwój w krwi, w tym embrionie. Przeczytajmy, co mówi na ten temat nauka. Mam tutaj cytat ze słownika anatomicznego. I on tak opisuje rozwój płodu w łonie matki. Składniki potrzebne do budowy i odżywiania komórek, jak i tlen niezbędny do przemiany materii, są dostarczane przez organizm matki drogą krwi. O, ktoś powie, a mówiłeś, że nie ma krew matki nic wspólnego z płodem. No, słuchajmy dalej. Co prawda drogą krwi, jednakże, dalszy ciąg tego zdania, krew matki nigdzie nie miesza się z krwią płodu. A wymiana składników odżywczych i produktów przemiany materii zachodzi jedynie na drodze dyfuzji, czyli przenikania. To znaczy, że krew dostarcza płodowi wszystkich krew matki, wszystkich niezbędnych składników, ale nie przez to, że ona dopływa, czy też wpływa do płodu. Ona dochodzi, dokończę. Narządem, w którym ta wymiana, ta dyfuzja zachodzi, jest łożysko. Ze środka macicy odchodzi pępowina, która łączy łożysko z płodem. Czyli krew matki do łożyska dostarcza te różne produkty potrzebne płodowi do rozwoju, po czym jak gdyby wypuszcza, wyrzuca z siebie i metodą dyfuzji przenikania te cząsteczki przez pępowiną dochodzą do płodu, płód sobie to wyłapuje i chociaż krew dostarcza, to nie dostarcza bezpośrednio do płodu, ale dostarcza tylko do łożyska, skąd metodą przenikania, dyfuzji już gotowe elementy, które płód potrzebuje do rozwoju, sobie tak w powietrzu dryfują i dochodzą do płodu, płód to wychwytuje i z tego się buduje, z tego się rozwija. Zatem krew rozwija się w płodzie dopiero po zapłodnieniu.
I krew Jezusa jako człowieka, jako niemowlaka, zaczęła się rozwijać dopiero wtedy, gdy zasada życia Logosa w sposób cudowny dla nas, ale nie znajomy dla Boga, została przeniesiona do łona Marii. Nastąpiło pobudzenie krwi w tymże płodzie, ale zauważmy, bez udziału ludzkiego ojca, zatem jakość życia, którą nasz Pan otrzymał, była doskonała. A matka swoją krwią nigdy nie wpływała do płodu dziecka. Wobec tego Jezus, pomimo tego, że narodzony z niedoskonałej kobiety, mógł zachować doskonałe życie i być ludzkie, i mógł być doskonałym okupem, pełnym okupem za Adama. Myślę, a to tylko myśl moja, że Bóg tak właśnie prawdopodobnie przewidział rozwój płodu ludzkiego, żeby kiedyś mógł się urodzić Jezus, niedotknięty niedoskonałością człowieka, no bo Jezus, żeby być człowiekiem, musiał się urodzić z ziemskiej kobiety. Życie można było przenieść do ziemskiej kobiety w sposób dowolny, albo typowy dla człowieka, albo nie, ale nie można było pominąć matki, bo matka daje organizm, a to musiał być człowiek, nie istota duchowa. Wobec tego Jezus musiał urodzić się jako okup z kobiety, żeby być człowiekiem, inaczej nie byłby człowiekiem, gdyby inna matka była nieziemska, ale życie, jakość życia mogła pochodzić z dowolnego miejsca. Bo życie w organizmie można, Bóg by dobrze mógłby przenieść Logosa, gdyby chciał, do jakiegoś zwierzęcia i by się urodził jako zwierzę. Bo jakość życia, prawda, życie jest takie same u zwierzęcia, jak i u człowieka. Ale organizm zdaje matka, w której to życie zostało w płodzie zapłodnione. Wobec tego nasz Pan musiał urodzić się z kobiety, ale nie musiał mieć ojca człowieka. Bo życie może pochodzić od człowieka, albo życie może pochodzić od Boga, który tak jest dawcą życia ostatecznie, bo przecież Adamowi na początku on dał to życie. Tylko potem prawo, przywilej propagowania tego życia, kontynuowania tego życia dał człowiekowi i człowiek się rozwija już bez bezpośredniego udziału Stwórcy. Ale ten pierwszy raz życie dał Stwórca, zatem tutaj w tym przypadku Stwórca dał drugi raz życie bezpośrednio człowiekowi, ale właśnie zrobił to dlatego, żeby był ten człowiek doskonały. Zatem krew zwierzęca spożywana przez ludzi z tego powodu, że w krwi jest jakość życia, gdyby ludzie spożywali krew zwierzęcą, zaczęliby nabywać pewnych cech zwierząt. Dlatego mamy w Starym Testamencie ostry zakaz spożywania krwi zwierząt, ponieważ ona deprawuje, brutalizuje, czyli wprowadza do jakości ludzkiego życia elementy życia zwierząt. To oczywiście nie przekłada się bezpośrednio na to, że człowiek się zamienia w zwierzę, nadal jest człowiekiem, ale dłuższe spożywanie takiej krwi, cechy bardziej brutalne się pojawiają w ludziach, którzy taką krew sobie przez dłuższy czas w swojej diecie przechowują. Zobaczmy na kilka wersetów Starego Testamentu. Nie będę przeczytał wszystkich, ale weźmy dwa albo trzy, które warto przypomnieć o tym zakazie. Ten jeden już czytaliśmy stąd, prawda, od razu z 9 rozdziału, ale zajrzyjmy jeszcze do 3 Mojżeszowej, 7 rozdział. Potem tam do niego tak jeszcze powrócimy, żeby zobaczyć to głębsze znaczenie. Ale na razie przeczytajmy to dosłowne, literalne. 3 Mojżeszowa 7, 26 i 7. Żadnej krwi ani z pastwa, ani z bydła spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych. Każdy, kto by spożywał jakąkolwiek krew, będzie wytracony spośród ludu. 17 rozdział, też 3 Mojżeszowej, a wersety 10 do 14, nieco dłuższy fragment. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród ludu. Gdyż, następuje uzasadnienie, gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją, tu jest do użytku na ołtarzu, słowa do użytku nie ma, ale to nie ma znaczenia, a ja wam dałem do użytku na ołtarzu, aby dokonać przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę, czyli jak największe rozwinięcie, gdyby ktoś zwierzę sobie upolował, upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści krew jego i przykryje nią ziemią. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. W niej ono tkwi. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony. I każdy, kto by jadł padlinę albo rozczarpane zwierzę, czy to tubylec, czy obcy przybysz,
wypierze swoje szaty, obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty. Jeśli nie wybierze swoich szat i nie obmyje swojego ciała, ściągnie na siebie winę. No i jeszcze jeden i ostatni, więcej nie będziemy czytali. 19 rozdział, 26. Nie będziecie jedli niczego z krwią. Potem nie będziecie wróżyć ani czarować, ale pierwsze zdanie dotyczy krwi, jest tak jak zakazem czarowania i wróżenia. W Nowym Testamencie ten zakaz nie jest w ten sposób już przedstawiany jako zakaz, bardzo ostry, z zagrożeniem śmiercią, ale jest kontynuowany w formie zalecenia Rady Apostoła. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Zobaczmy, że jest to jak gdyby kontynuowane, ale już nie jest to tak kategorycznie, nie grozi tutaj nikomu apostoł śmiercią, jeżeli by tą krew spożywał. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 19 i 20 werset. Tam była dyskusja na temat pogan, którzy poznają Chrystusa i przychodzą do prawdy o Jezusie. No i co z takimi poganami, jeśli chodzi o zakaz spożywania krwi? Rozciąga ten zakaz żydowski na pogan i żeby krwi nie jedli, czy nie rozciągać? Wiemy, że były takie spory dyskusje w początkowym etapie chrześcijaństwa. No i tutaj mamy radę, bracia się zebrali, dyskutowali na ten temat i ostatecznie werset 19 i 20 podaje taką, wynik ich dyskusji. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, aby polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. I 29 werset. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, od nierządu. Jeśli tych rzeczy się będziecie wystrzegać, dobrze uczynicie. Więc też rozumiemy, że rzeczy ofiarowane bałwanom, to nie dlatego, że były ofiarowane bałwanom, nie miały być spożywane, tylko dlatego, że prawdopodobnie z nich nie spuszczono krwi. Więc krew jako taka, no i wszystkie ewentualne okazje, w których ta krew mogła się znajdować i na przykład specjalnie ktoś krwi nie spożywał, ale spożył mięso, które wcześniej nie zostało pozbawione tejże krwi, to takiego mięsa też umiał się wystrzegać, ale nie z powodu samego faktu, że ono było komuś ofiarowane, na przykład bałwanowi, ale że była tam na pewno krew, bo oni nie dbali o to, żeby ją spuścić. I 21 rozdział, też Dzieje Apostolskie, i werset 25. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co dławione i nierządu. Więc widzimy, że ten zakaz nie jest już taki mocny, ale jako rada, rekomendacja, dobra rzecz, dobrze zrobicie, jeżeli się będziecie wstrzymywali, z powodów zdrowotnych. Człowiekowi nie służy spożywanie zwierzęcej krwi. Należy unikać takich przypadków na tyle, i dalej to jest możliwe. Tu przy okazji widzimy, że wszystkie wersety, które czytaliśmy, dotyczyły zwierząt, krwi zwierzęcej. To znaczy, że Bóg zabronił człowiekowi spożywania krwi zwierząt, która jest niższej jakości i zawiera w sobie życie niższego rodzaju, zwierzęce życie, które człowiekowi nie służy i na pewno skład tejże krwi jest na tyle inny, że człowiek nie będzie się dobrze czuł, żył, jeżeli będzie tą krew, gdyby ten krew zwierzęcą często w dużej ilości spożywał. Natomiast w ogóle Biblia nie mówi o spożywaniu krwi ludzkiej, zatem nie należy tego przenosić na transfuzję. Wiemy, że niektórzy bracia, chrześcijanie, odmawiają transfuzji, nie tylko nie odmawiają transfuzji, ale nawet leku, który jest krwiopochodny, prawda, który jest zrobiony na bazie krwi, chociaż tam nie widać nawet, żeby ona była. Biblia na ten temat się nie wypowiada. Kwestia, czy transfuzja jest właściwa, czy niewłaściwa, należy tą kwestię rozstrzygnąć sam w swoim sumieniu, a nie popierać się Biblią, bo nie ma sensu cytować tekstów biblijnych, które zabraniają spożywania krwi zwierząt, mówiąc, że to jest właśnie zakaz transfuzji. Bo to dotyczy, że transfuzja nie polega na tym, że ktoś podaje człowiekowi krew zwierzęcia, tylko krew drugiego człowieka. Biblia takiego zakazu nigdzie nie podaje i się nie wypowiada. W najlepszym wypadku można powiedzieć, że się w ogóle nie wypowiada o transfuzji i ten problem każdy musi sobie rozwiązać sam. Ja osobiście nie widzę żadnego problemu, gdybym miał umierać ja czy moje dziecko, albo po prostu, żebym nie skorzystał z leku, który na bazie krwi powstał, albo nawet bezpośrednio krwi, jeżeli bym takiej krwi potrzebował. Tyle jeśli chodzi o literalny zakaz spożywania krwi. Rozumiemy, dlaczego tak Bóg zaplanował, dlaczego tak przewidział. A teraz przejdźmy do głębszego znaczenia, które na pewno wiemy, tkwi. Bo wszystko, co w Starym Testamencie Bóg zalecił,
A szczególnie, że mamy tutaj nie tylko taki opis, trzymajcie się od krwi i koniec. Tylko mamy, w niektórych przypadkach czytaliśmy, na przykład w 7 rozdziale, czytaliśmy bardzo dokładne zasady. Ogólnie trzymanie się od krwi, a potem, a jakbyś upolował, to zrób tak albo tak, jeszcze zagrzeb w ziemi. Więc to wszystko musi mieć jakieś swoje znaczenie. Zatem powracamy do jednego z tych zakazów, które przed chwilą sobie odczytaliśmy, czyli 3 Mojżeszowa, 7 rozdział. I tam na początek zajmiemy się wersetami 26 i 27. Zatem 3 Mojżeszowa 7, 26, jeszcze raz przeczytałem te wersety. Żadnej krwi ani z ptactwa, ani z bydła spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych. Każdy, kto będzie spożywał jakąkolwiek krew, będzie wytracony z ludu. Czyli zakaz spożywania krwi z ptactwa i z bydła. Ogólny, prawda? Bez żadnych dodatkowych szczegółów. Co to znaczy w głębszym znaczeniu? Dla nas, jako chrześcijan, my jako lud Boży, jako bracia, nie mamy prawa dla własnej korzyści, dla własnego zadowolenia wykorzystywać życia żadnego innego człowieka. Życie innych ludzi nie jest po to, żebyśmy my je wykorzystywali. Oni żyją dla swojego Stwórcy, mogą swoje życie poświęcić Stwórcy, ale żaden z ludzi nie powinien wykorzystywać życia drugiego człowieka. Bez względu na to, czy ten drugi człowiek jest tylko ptakiem, czyli kimś, kto nie ma wielkiego rozwoju, nie przestanie, reprezentuje sobą zbyt wiele w tymże świecie, czy też jest zwierzęciem, czyli ma wyższy jakiś poziom, może ma większe znaczenie w tymże świecie, jest kimś, kim się warto posłużyć, bo on dużo może. Więc bez względu na to, kim by ten człowiek nie był, na jakim by on poziomie nie się nie znajdował, nie należy wykorzystywać życia drugiego człowieka. Ma to sens? No ma. A ludzie często już ten zakaz łamią, ludzie tego świata. Łamią zakaz, bo drugich ludzi wykorzystują przedmiotowo. I tak nimi sterują, tak się nimi posługują, że realizują swoje własne cele i budują swoje pozycje, swoje imperia, swoje różnego rodzaju organizacje. I ten zakaz jest powszechny, bo jest powiedziane we wszystkich siedzibach waszych. Powszechny, uniwersalny i na zawsze. Wykorzystywanie innych ludzi dla własnej korzyści, dla własnego pożytku prowadzi do podobnych skutków jak spożywanie krwi zwierząt. Deprawuje, brutalizuje charakter. Możemy to zauważyć w historii, szczególnie politycznej, ile to różnych osób, polityków, dla własnych celów wykorzystuje życie innych ludzi i to robią dosłownie, to znaczy rzucają ich na przykład na toczenie wojen w ich imieniu. Ktoś się z kimś pokłóci, ktoś kogoś obrazi, stworzą zaraz jakąś wojnę, do tego dorobią ideologię i masy, miliony rzucają się na siebie i się wzajemnie mordują, bo jakiś książę został obrażony przez jakiegoś drugiego księcia, ktoś jakiś afront to by zrobił. Wiemy, że bardzo często ktoś kogoś nawet załóżmy tam gdzieś zastrzelił, jedna osoba zabiła kogoś. No to dlaczego teraz miliony mają ginąć, że ktoś kogoś zastrzelił? Pierwsza wojna światowa zaczęła się, bo jakiś książę został zamordowany, tak? W Sarajewie, czy tam gdzieś. No i dało to początek rzezi milionów ludzi. Bo jeden człowiek, kto jest zamordowany, wobec tego teraz my w odwecie wam pokażemy, ale trzeba, sami nie pokażą, tylko wykorzystują obywateli swoich krajów, jeszcze inne kraje wciągają, to dorabiając do tego jakąś ideologię. Większość wojen toczyła się o to, że jakieś jednostki miały swoje jakieś prywatne interesy i miliony wciągały, i dorabiając różne ideologie do siebie, żeby tymi milionami się posłużyć. Takie armatnie mięso. Widzimy to także w przywódcach religijnych, którzy bardzo często podchodzą tak do tych, nad którymi przewodzą. Wykorzystują bezpardonowo ich. Różnego rodzaju sekty, które w Stanach Zjednoczonych powstają, widzimy, jak bardzo często fizycznie te ludzie nawet jakoś tam ogłoszą im ideologię religijną, jakieś tam objawienie ktoś ma, jakiś tam zrobi zwolenników, gdzieś na pustynię potem ich wywiezie, tam potem ich w obozie pozamyka, nie potrafią, nie można samot uciec, ani się wydostać. W końcu wymyślą, że najlepiej napój, napijemy się takiej trucizny i w ten sposób zapieczymy wszystkie życie, dostępimy nowego jakości życia, na wyższy poziom pójdziemy. I fizycznie nawet są tak osoby wykorzystywane i ich życie. Ta brutalizacja charakteru uwidacznia się w takich ludziach w przesadnej pewności siebie, spożywają, wykorzystywanie innego człowieka, jak się uda raz, drugi, trzeci, piąty, to u tego człowieka, który to uczynił i mu się udało raz, drugi, trzeci, piąty, tak jak krew zwierząt, gdyby ktoś spożywał raz, drugi, trzeci, piąty, to sobie zbrutalizuje charakter. Będzie człowiekiem szorstkim, no właśnie, będzie się powolutku w charakterze, bo nie na zewnątrz, nie w wyglądzie, przeistaczał w takie bardziej zwierzę.
Więc tak samo dzieje w tym wymiarze duchowym. Następuje, takiego ludzia się rozwija przesadna pewność siebie, pycha, arogancja, lekceważenie innych ludzi, nieliczenie się z nikim, narzucanie własnego zdania innym, własnego punktu widzenia, ponieważ oni czują się potem coraz pewniej i zdają sobie sprawę, że właściwie to panują. Cokolwiek nie powiedzą, cokolwiek nie zrobią, to będą wszyscy słuchali. A gdyby się ktoś nie słuchał, to nie ma prawa to się nie posłuchać. Pozbywanie się osób niewygodnych, oczernianie osób niewygodnych, bo tak postępuje zwierzę. Zwierzę nie toleruje inności, zwierzę wpada i cokolwiek napotka na drodze, co nie jest jak gdyby z nim, nie jest z niego, będzie niszczyło. Brutalizacja charakteru w wyniku takiego postępowania. 27 werset. Każdy, kto będzie spożywał jakąkolwiek krew, będzie wydacony spośród ludu. I od razu dodaje do tego 17 rozdział, werset 10. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo... Tak, trzecia Mojżeszowa, co to jesteśmy. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wydracę go spośród ludu. Każdy z ludu Bożego, bez względu na to, ile by nie miał tego ducha w sobie, czy jest Izraelczyk, czy obcy przybyszy, znowu bardziej rozwinięty, mniej rozwinięty, dlatego mamy tutaj podział i Izraelczyk, i obcy przybysz, który będzie wykorzystywał życie drugiego człowieka dla własnych korzyści, straci stanowisko jako dziecka Bożego sam osobiście. Wytracony będzie. A co to oznacza dla tych, którzy są na próbie do życia? Na przykład dla nowych stworzeń wieku Ewangelii? Bo która śmierć. Przegrana próba. Dla nas dzisiaj tutaj, gdybyśmy my takie mieli postawy, no to tracimy póki co tylko stanowisko w klasie ludu Bożego, bo jesteśmy na próbie wiary i posłuszeństwa, nie na próbie do życia wiecznego. I tym sobie przegrywamy naszą próbę, jakakolwiek by ona nie była. Jeżeli to była już próba do życia, przegrywamy wszystko. Jeżeli była tylko próba wiary i posłuszeństwa, no to przegrywamy tą próbę. A jak będziemy kiedyś na próbie do życia i podobne będziemy mieli tendencje i skłonności, no to przegramy kiedyś i całe życie. I werset 11, już kontynuujemy zaraz 17 rozdziału, tak? Tam przenieśliśmy się, tam było ogólne, a to mamy bardziej szczegółowe i one nas bardzo będą ciekawiły. Werset 11 podaje te powody, czytałem to wcześniej. Gdyż życie ciała, albo dusza ciała, tutaj jest to słowo greckie, hebrajskie nefesh użyte, gdyż dusza, życie ciała jest we krwi jego, a ja wam dałem do użytku na ołtarzu, aby dokonać przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Mamy już pewne wyjaśnienie, dlaczego ci, którzy by odważyli się spożywać krew, będą wytraceni. I pierwszy jakby powód, bo mamy tutaj dwa. Pierwszy powód, gdyż życie ciała jest we krwi jego. Tak jak mówiłem, to życie to greckie, ciągle greckie mi się słowo, hebrajskie słowo nefesh. Chwilę może o tym słowie nefesh, zanim jeszcze do tego wrócimy. To słowo nefesh ma w Biblii trzy znaczenia. Ono oznacza życie jako takie, jako zasadę życia. To widzimy na przykład w pierwszym rozdziale 1:30. Warto sobie to uzmysłowić, bo to czasami jest przydatne do dyskusji na temat duszy jako takiej albo życia, hebrajskie nefesh. Tłumaczenia Biblii unikają oddania tego słowa tak, jak ono jest, bo najczęściej wiadomo, tłumacze mają poglądy o nieśmiertelnej duszy i tak tłumaczą, żeby nie pokazać na przykład faktu, że Biblia wyraźnie mówi o człowieku, że jest duszą albo że ma w sobie życie. To nefesh, to raz pokażę jedne i drugie wersety, żebyśmy zobaczyli, jak nefesh jest przedstawiany. Czyli najpierw nefesh oznaczać może życie jako zasadę życia. Pierwsza Mojżeszowa 1:30. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi. I teraz zobaczmy, ja czytam Biblię Warszawską, to ma napisane, w których jest tchnienie życia. A dosłownie oryginał hebrajski mówi, w których jest dusza żyjąca. Czyli życie. Zasada życia. Daje na pokarm wszystkie rośliny. To jak to czytaliśmy także wcześniej, bo to było wymienione przy okazji diety, którą Bóg przy stworzeniu zaplanował dla człowieka. Ale gdybyśmy zobaczyli do 1 Mojżeszowej 1:20, to tam wyraźnie widać, że nefesh to także istota obdarzona zmysłami. I to nieważne, człowiek czy zwierzę. Zobaczmy 1 Mojżeszowa 1:20. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem, to mamy istot żywych, jak Państwo widzieli, zależy to ma jaki przekład, istot żywych, a dosłownie jest, niech zaroją się wody mrowiem dusz żywych. Jest mowa tylko i wyłącznie o zwierzętach i jest to samo słowo nefesh użyte, żeby się dusze żywe zaroiły w wodzie. A werset 21.
I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty. Tak napisane jest, że stworzył Bóg różne ruchliwe istoty, a w oryginale jest wszelkie ruchliwe dusze. I znowu cały czas jest mowa o zwierzętach, to jeszcze nie ma człowieka w tym przypadku. A werset 24. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej. Na oryginał mówi, niech wyda ziemia duszę żywą według rodzaju jej. I znowu mowa jest o stworzeniu zwierząt. Cały czas jeszcze nie ma tutaj mowy o człowieku. Ale o człowieku pojawia się w drugim rozdziale, a w wersecie 7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, dał w jego nozdrza dech żywota, wtedy stał się człowiek. No i tam, zależnie od przypadku, mamy różne tak, wersje. Chyba Biblia Gdańska jest zawsze najbliższa oryginałowi temu dosłownemu. Wtedy stał się człowiek duszą żyjącą, albo żywiącą stał się człowiek duszą. I słowo nefesh oznacza istotę obdarzoną życiem, która ma jakieś zmysły, funkcjonuje. A bardzo ciekawe jest nie mogę sobie odmówić, żeby nie przeczytać 4 Mojżeszowej 31, bo tam jest bardzo dosadnie i fajnie to oddane. 4 Mojżeszowa 31, 28. Od wojowników, którzy wyruszyli w bój, pobierzesz jako daninę dla Pana po jednym na 500, zarówno z ludzi, jak i z bydła, jak i z osób, jak z owiec. No i to ktoś powie, to w ogóle nie ma nic o istotach. Tak tłumaczę to, to uciekli, że tak powiem, od słowa nefesh, że nawet trudno się domyśleć, gdzie ona to może być. Czytamy na ten raz jeszcze i próbujemy podejrzeć, o, gdzie tu może być coś z nefesh. Od wojowników, którzy wyruszyli w bój, pobierzesz jako daninę dla Pana po jednym na 500. Czyli weźmiesz po jednym na 500 zarówno z ludzi, jak i z bydła, z osłów i z owiec. Czyli jeden z ludzi, jeden z bydła, jeden z osłów, jeden z owiec, jedna sztuka na 500. I wiecie, bo ten ludzi to jest ta słowo nefesh tutaj ukryte, bo go nie widać nawet, gdzie to można podstawić. Bo tak, jak wybierzesz jako daninę dla Pana po jednej duszy na 500. Jedna dusza na 500 idzie dla Pana. Jedna dusza na 500 z ludzi, jedna dusza z ludzi na 500 ludzi, jedna dusza z bydła na 500 bydła, jedna dusza z osłów na 500 osłów, jedna dusza z owiec na 500 owiec. To dla Pana danina. Jeden na 500. Po jednej duszy. I Biblia nie robi żadnej różnicy, że ta jedna dusza to i z ludzi, i z owiec, i z osłów, i z bydła. I tego samo, to samo słowo użyje. No tłumacze już nie mogli tego przeczytać, to mówi po jednym na 500 i zignorowali, że tam jest po jednej duszy weźmiesz. Weźmiesz po jednej duszy z ludzi, z krowy, z baranków, z kurczaków. Po jednej duszy. Jakoś im to bardzo nie pasowało, więc postanowili to zignorować. Więc nefesh to przede wszystkim w Biblii życie, jako zasada życia i automatycznie istota tym życiem obdarzona. Jeszcze tylko jedno trzecie znaczenie sobie powiem, bo szkoda, jak to jest, tylko gdyby było dużo więcej, to może już nie kontynuował, bo nie o tym jest mój wykład. Ale skoro jest tylko jeszcze jedno trzecie nefesh znaczenie, to szkoda go nie podać. Usposobienie takiego człowieka. Jako główna rzecz inteligentnej osoby. Jakby ktoś chciał zobaczyć jakiś werset, gdzie dusza jest użyta jako usposobienie, czyli umysł serca, prawda? To takie to wewnętrzne duchowe życie, to niech sobie zobaczy 1 Mojżeszowa 49 rozdział. 1 Mojżeszowa 49, a werset 6. Oto nawet jest, widzę, Biblia Gdańska, znaczy warszawska dała dusza. Nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich. Nie przyłącza się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a swoboli opatrzyli wolny. Nawet mamy tutaj ten hebraizm, prawda, powtórzenie tej samej myśli. I najpierw jest powiedziane, nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich, nie przyłącza się do ich wspólnoty serce moje. Dusza i serce są jak gdyby zestawione, prawda? To znaczy, żebym ja w moim usposobieniu, w moim umyśle, w mojej woli nie był takiego samego zdania jak oni. Żeby się nie przełączał do ich rad, do ich sposobu myślenia, działania, bo oni w gniewie zabili mężów i okaleczyli woły. To znaczy, że ty, duszo moja, nie bądź razem z nimi. Nie bądź takiej samej myśli, takiej samej woli, takiego samego odczuwania, bo to jest takie nieodpowiednie, ponieważ mam tylko jeszcze jeden werset tutaj widzę przygotowany, więc jeszcze jego podam. 2 Mojżeszowa 15:9. Rzekł nieprzyjaciel, będę ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy, nasyci się nimi dusza moja.
Dobędę miecza, zniszczy i ręka moja. Czyli nieprzyjaciel mówi, że będzie ścigał kogoś, będzie dzielił łupy i tymi łupami nasyci się dusza jego. Czyli nie jego życie jako cala życia, woda niezależna od tych łupów, nie jako istota, tylko dusza moja, czyli mój umysł, moje serce, będę się radował, że tyle łupów, będzie moja dusza zadowolona. Trzy znaczenia słowa nefesh, warto o tym wiedzieć. To samo zresztą przenosi się także w Grecję Nowego Testamentu. Czyli życie, jako zasada życia, istota tym życiem obdarzona, postrzegająca, ze zmysłami i usposobienie danej osoby. I teraz wróćmy do naszego wersetu 11 z trzeciej Mojżeszowej 17 właśnie, z trzeciej Mojżeszowej 17, bo tam jesteśmy. I zobaczmy wyjaśnienie, tutaj przy okazji to słowo życie, nefesh, jest użyte w dwóch z tych trzech znaczeń. Gdyż życie ciała jest we krwi jego. Gdyż życie, zasada życia, jest we krwi jego. Bo krew jest nośnikiem tego życia i stanowi o jego jakości. Z tego powodu spożywanie krwi, czyli już dla nas w większym znaczeniu wykorzystywanie życia innego człowieka, niszczy charakter. Bo jak ty wykorzystujesz życie drugiego człowieka, to ty się deprawujesz tym faktem, bo życie drugiego człowieka nie jest dla ciebie. On nie żyje dla ciebie, żebyś ty go wykorzystywał. No a on też nie żyje po to, żeby wykorzystywać ciebie. Nikt z ludzi nie powinien wykorzystywać drugiego człowieka. I potem mamy dalsze wyjaśnienie. Gdyż dałem ją do użytku na ołtarzu, aby dokonać przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. No i tutaj właśnie przekład, raz mówią za dusze wasze, potem za życie, a zawsze w greckim jest nefesh, za życie. Czyli Bóg dał krew i już nawiązuje tutaj tak pewno w myśli do krwi naszego Pana, jako tak Jezusa, jako zadośćuczynienie za Adama i jego rodzaj. Bóg dał krew, dał życie, aby dokonać przebłagania za dusze, za istoty obdarzone tymże życiem. W wyniku tego doskonałe życie Jezusa jest środkiem, narzędziem do pojednania ludzkości. Mówi, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie, za duszę. Znaczenie duszy jako istoty, bo krew dokonuje przebłagania, to mamy rzeczywiście krew naszego Pana, dokonuje przebłagania za istoty, które to życie straciły. I z tego powodu werset 12 powtarza zakaz. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Krew zwierząt, które Żydzi ofiarowali pod zakonem, przebłagiwała za grzechy, które ludzie popełniali pod zakonem, tylko i wyłącznie na jeden rok czasu. Ponieważ musiało to być powtarzane cyklicznie, no bo tak naprawdę krew zwierząt nie jest w stanie zmazać grzechów popełnionych przez człowieka. To znaczy krew zwierząt, ile byśmy jej nie przelali, nie odkupi duszy człowieka, bo to jest innego rodzaju życie. Krew stanowi o życiu. Żydów 10 rozdział 1-4 mówi o nieskuteczności tychże ofiar pod zakonem. Albowiem zakon, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obrot rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą, z tymi ofiarami. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdyż raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, oni właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzech. Krew zwierząt typicznych składanych pod zakonem tego nie robiła, ale cały czas miała być składana i przelewana, żeby zapowiadać tą krew w przyszłości złożoną przez naszego Pana, która miała być skuteczna. Która przelana skutecznie miała przebłagać za ludzkie życie, za istoty ludzkie, za dusze ludzkie. Porównajmy słowa o ofierze naszego Pana, jakie spotkamy w Nowym Testamencie. Efezów 1,7. Efezów 1,7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. W nim mamy odkupienie przez krew Jego. Gdyż to, a trzecia Mojżeszowa mówiła, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. W nim mamy odkupienie przez krew Jego. Prawie, że to samo sformułowanie. Pierwszy list Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości,
Jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Rozumiemy, że taka krew reprezentuje życie naszego Pana, które nas oczyszcza. Bo nie krew jako sama jako taka, ale ta krew symbolizuje życie, bo krew jest nośnikiem tego życia. I Ewangelia Jana 6,51, zapis ewangeliczny. Jana 6,51, gdzie nasz Pan mówi o sobie. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpi. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Kto będzie go spożywał, to żyć będzie na wieki, a tym chlebem jest ciało moje. Tutaj mówił o ciele, ale wiadomo, że nie chodzi o ciało, tylko o życie w tymże ciele. Wracamy do trzeciej Mojżeszowej, 17 rozdziału nadal, bo to jest nasz główny fragment, z którego czerpiemy w obecnym czasie. I przechodzimy do wersetu 13, który rozszerzy nam nieco jeszcze szerzej sposób potraktowania krwi. Przypomnę jego treść, bo już go czytałem. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Łatwo się domyśleć, że tutaj musi chodzić już o coś poważniejszego, bo pojawia się polowanie na zwierzęta, a po polowaniu wypuszczenie krwi i przykrycie tej krwi ziemią. Zatem, co przedstawiają zwierzęta, które ludzie, którzy Żydzi mieli polować i traktować w ten sposób krew, spuścić i zagrzewać tąże krew. Chodzi się o karmienie się przez nas prawdą. Jak powinniśmy się karmić prawdą, która jest pokazana w tychże zwierzętach? Każdy z nas, każdy z dzieci Bożych, ten, który ma większą miarę ducha, albo mniejszą, czyli synów izraelskich, albo z obcych przybyszów, powinien dochodzić do zrozumienia prawd Biblii. Zarówno tych głębszych, jak i tych płytszych. Czyli powinien sobie polować na zwierzęta albo na ptaki. Zależy od tego, co mu bardziej potrzebne. Coś płytszego, coś gorszego, coś średniego, czyli dużego ptaka, albo drobne zwierzę, albo takie drobniejsze zwierzę. Mamy do tego podawane krańcowe zwierzę albo ptaka, ale są nauki nie tylko łatwe i proste. Są łatwe, średnio łatwe, trudne, bardzo trudne, średnio trudne, trudne w kierunku bardzo trudnych i bardzo trudne. Tak jak są zwierzęta, prawda? Mogliby się poustawiać tutaj wziąć od najmniejszego ptaszka, wróbelka i takich zwierząt, aż do tam dużego cielca na końcu, który by reprezentował potężną, trudną naukę, którą chcielibyśmy sobie złowić, zbadać, przeanalizować. Zauważmy, że jest tu podkreślone, upoluje zwierzę albo ptaki, takie, które wolno jeść. Bo u Żydów nie wolno było spożywać wszystkich zwierząt, tylko takie, które było wolno jeść. Czyli takie nauki, które są wolno nam spożywać, które są prawdziwymi naukami. Od razu mamy zakaz, bo były mięsa czyste i nieczyste. Mięsa czyste, dobry pokarm duchowy, mięsa nieczyste, ten niewłaściwy, nie wolno jeść. Bo tylko te zdrowe, te Bóg Żydom dał do zjedzenia tylko te mięsa, które były zdrowe dla organizmu. Tak jak w naukach, tylko te prawdziwe są dobre dla duchowego życia dziecka Bożego, te nieprawdziwe nie służą niczemu dobremu. Tylko prawda jest zdrowa dla naszego duchowego organizmu, dla naszego umysłu, dla naszej woli i serca. Jak zatem powinno wyglądać takie łowienie, polowanie na prawdy Biblii? Te głębsze, te płytsze, średnie, jakiekolwiek by nie były łowione. Powinniśmy zaczynać tak, jak robili to Beriańczycy. Ten przykład Beriańczyków jest wspominany w Dziejach Apostolskich 17:11. Nie będę nawet czytał, ale pamiętamy, co tam pisze. Słuchali pilnie tego, co Paweł miał im do powiedzenia, a potem sprawdzali, że to prawda. Oczywiście wtedy mieli tylko Stary Testament. Paweł przyjeżdżał do nich, opowiadał im o Chrystusie i odnosił się do Starego Testamentu i im tam pokazywał, jak to Jezus wypełnia ten Stary Testament. Gdy oni to słuchali, a potem do tego Starego Testamentu się uciekali i tam sprawdzali, czy tak naprawdę jest, czy też Paweł troszeczkę fantazjuje, czy to, co on mówi, da się potwierdzić naukami Starego Testamentu, zapisami Starego Testamentu. Czyli zauważmy jedną rzecz podstawową. Ci ludzie, ci bracia z Berei, nie badali Starego Testamentu jako takiego sami. Najpierw czekali na wykładnię apostoła Pawła, który przybył i mówił im
na bazie Starego Testamentu i pokazywał Jezusa i Jego dzieło w Starym Testamencie i ci dopiero wtedy te sprawy badali. Czyli mamy już tutaj pokazane, że bezpośrednie, samodzielne badanie natchnionego Słowa Bożego przez to, przez prywatne tak, studia, żeby odszyfrować, co Bóg miał na myśli, nie wyjdzie. Biblia została przez Boga zakodowana, podana przez natchnienie. Pędzeni byli Duchem Bożym, wtięci ludzie, którzy ją pisali. I jej wykładnia musi pójść tą samą metodą. Bo jeżeli ja bym zakodował jakieś pismo, jakiś list i wysłał na przykład do brata, żeby sobie poczytał, no ale ono jest zakodowane. No to on przeczytał, zobaczył, zakodowane. No mówi, większej rzeczy, których ja tutaj widzę, to nie rozumiem. Widzę powitanie, drogi bracie, to napisane prosto. Mam do przekazania ci pewne informacje, które zapiszę tutaj takim troszeczkę kodem, tak żeby ktokolwiek tylko otworzy, nie mógł wiedzieć, o czym tam piszemy. No i potem mu to zakodowałem i potem na końcu to wszystko, już normalnym językiem to wszystko. Dziękuję, do usłyszenia ponownie. Zostań z Bogiem, albo cokolwiek innego. Ja wiemy, mówię o Biblii, nie ma takie rzeczy również. Na zewnątrz zapisane, z woju, czyli jakieś listo, z listu musimy odpowiedzieć powitanie i pożegnanie, ale główna treść listu jest zakodowana, no bo to jest informacja tajna, ja ją zakodowałem. No i teraz tak, brat Wiktor może sobie dwoić się i troić, jak ja mu nie podam systemu tego kodu, to nic z tego nie wie. Poczyta wstęp, poczyta pożegnanie, z tego się dowie, że tam jest ciekawe rzeczy zakodowane i wzbudzi tylko jego ciekawość, co też ma to wszystko znaczyć i no i może potem nawet podzielić się z innymi braćmi i powie, o takie coś dostałem, zakodowane wiadomość. Każdy mówi, no to ja myślę, że to chodzi o to, a no, ja stoję z boku jako ten, który zakodował i się śmieję, mówię, ale wymyślałem, nie spodziewałem się. Zamiast, ale mówię, ja tu jestem, zapytajcie o kod, podam wam kod, to sobie jakoś to przyszyfrujecie. Jest tak samo wygląda z Biblią. Rzeczy, które Bóg za podpieczęcią zachował, prawda? Zamknął podpieczęcią, nie można zrozumieć, jeżeli się nie będzie miało kodu. Jak wiemy z objawienia, ta piąty rozdział o tym mówi, że ten, który tą pieczęć miał zerwać, to sam Jezus, prawda? Ten baranek Boży, który był okazał się godnym zerwania pieczęci i zinterpretowania rzeczy pod pieczęcią. Bez pieczęci można tylko czytać to, co jest na zewnątrz zwoju, czyli jakieś listowe pożegnania, powitania, lekkie takie rzeczy etyczne, budujące, które każdy może sobie chrześcijanie czytać i czyta ku własnemu zbudowaniu i ku własnej analizie. Wobec tego wracamy do naszego, tak, do naszego polowania. Wobec tego ci bracia w Berei w ten sposób postępowali. I oni już dali przykład wszystkim chrześcijanom, ale ten przykład nie jest kontynuowany. Bo bardzo, bardzo wielu braci chrześcijan uważa samych siebie za kompetentnych do odszyfrowania kodu bez znajomości zasad, jak ten kod został sporządzony. Boska metoda podania Biblii jest zatem jaka? Że Bóg ten zakodował tak główne rzeczy pod pieczęcią i odsłania te rzeczy wtedy, kiedy one stają się na czasie. Więc wybrane przez Boga narzędzie wyjaśnia przesłanie Biblii, gdy ona staje się na czasie, też nigdy wcześniej. Zatem można czasami się dobijać do pewnych rzeczy, które są jeszcze nie na czasie. I dopiero wtedy, kiedy one stają się na czasie, Bóg przez swoją drogą, którą On wybiera, podaje zrozumienie tychże faktów. Czyli jak mamy objawienie, tam pokazuje. Jest Bóg, jest Jezus, który od Boga otrzymał to objawienie. Jezus przekazuje to objawienie aniołowi, a ten anioł dopiero przekazuje Janowi. Mamy cztery etapy. Źródło w samym Bogu, Jan lud Boży na końcu, między nimi jest Jezus, no i ten anioł. To jest najważniejszy element tego anioła. Myślę, że możemy tutaj coś otworzyć, jakieś okienko. Ja czuję, że jest ciepło i na twarzach braci rysuje się zmęczenie i sen. Proponuję coś otworzyć, bo ja tu mówię wykład, a bracia nie będą drzemać. Może drzwi z tyłu, tak wiem, żeby ktoś nie zmarzł przy oknie. Może drzwi z tyłu na przykład na zewnątrz, od tyłu będzie szło tak delikatnie się, już będzie lepiej. Też można uchylić. Można uchylić lekko także. No, tak przepraszam, że zrobiłem, ale widzę, że kiedyś miałem taką sytuację w zborze w Łodzi. I też tak właśnie bracia, jak zapytałem w czasie wykłady, czy nie jest im gorąco, wszyscy powiedzieli, że tak. Ale jakoś tak, no bracia ćwiczą charaktery, mówią, cierpimy gorąco, ale wytrzymamy. Więc wracamy do naszego, tak? Czyli boska metoda jest taka, że Bóg przez zebrane narzędzie podaje prawdę wtedy, kiedy ona jest na czasie, bo wcześniej nie podaje. Bóg nie zaspokaja naszej ciekawości. Podaje prawdy potrzebne, gdy stają się potrzebne. Dlatego Biblia przez wiele lat mówiła bardzo niewiele,
Przyszedł czas paru Uzi, paru naszego Pana, zaczęła mówić bardzo, bardzo duże i narzędzia, które Pan się posługiwał, podały duży, duży krok do przodu tejże wyjaśnienia tejże prawdy, ale wciąż mamy w Biblii rzeczy, które nie mówią. I możemy nawet znaleźć nawet żadnych wyjaśnień na ich temat, pewnych rzeczy, no i co? No i możemy sobie domyślać się, ale póki co nie może być pewności, że to jest to albo tamto, bo zakodowane i koniec. Lud Boży, tak, natomiast ten lud Boży, ten Jan na końcu powinien, tak jak bracia w Berei, chętnym umysłem przyjąć do swego umysłu te wyjaśnienia i sprawdzać każdego dnia, czy tak jest, żeby interpretacja nie szła jedną drogą, a zapis biblijny inną drogą. Bo wiemy, że jest bardzo wiele różnych interpretacji Biblii i co możemy powiedzieć o ogromnej większości im biblijnych interpretacji? Że nie mają żadnego związku z tym, co interpretują. Po prostu na sobie mówią, że to podobno jest to albo tamto, ale to jest wszystko wzajemnie sprzeczne i mamy dlatego ogromne zamieszanie w naukach chrześcijańskich właśnie z tego powodu. Pogwałcenie boskiej metody podawania prawdy. Pogwałcenie przede wszystkim tego anioła, którym się Bóg posługiwał. Bo Jezus podaje prawdę na czasie tylko przez tych, których sobie w danym momencie wybierze, a tymi, których On wybiera, nie jesteśmy wszyscy my, jak to dawno chociażby widzimy w tej sali. Tym bardziej nie są to wszyscy chrześcijanie, jacy istnieją na świecie i którzy biorą się do czytania i interpretowania Biblii. Gdyby tak było, gdyby Jezus podawał prawdę przez wszystkich braci, wszystkich tych, którzy czytają, studiują i analizują, to ich wnioski byłyby takie same albo bardzo, bardzo podobne. Podczas gdy wnioski, jak wiem, są tak ogromne, że czasami trudno sobie zrozumieć, że to z tej samej Biblii wyciągają takie wnioski. A więc już to jest dowodem, że jest to po prostu prywatna interpretacja poszczególnych osób i mamy tych interpretacji dziesiątki, a czasami setki na ten sam temat. Myślę, że głównym problemem, jaki mają ogólnie chrześcijanie, jest to, że nie rozumieją boskiego planu w całości. Nie mają tego, co brat Russell napisał w pierwszym tomie, boski plan wieków. I mogą brać pojedyncze wersety biblijne, na bazie tego jednego wersetu buduje jakąś teorię, która mu się podoba, która jest bliska jego sercu. Jednocześnie jakiś inny werset, jak temu zaprzecza, no to pomija go, lekceważy, bo mu bardziej podoba się myśl, która wynika z tego wersetu. To, że inny werset temu zaprzecza, to mu jakoś nie przeszkadza. Wczoraj mieliśmy taką sytuację, że jak werset jakiś inny temu zaprzecza, no to trzeba się któregoś pozbyć, tak, by wynikało. Nie próba szukania harmonii między nimi, tylko no jeden lekceważymy, no i lekceważymy, bo on nie pasuje, a ten mi pasuje, więc ja będę ten z lubością powtarzał i będę w kółko powtarzał ten, bo ten mi pasuje. A inny przeczy, no to nie pozbyć się, tylko zharmonizować. Mówią przecież one prawdę, mówią to samo, tylko jeden mówi tak z tego punktu widzenia, drugi z innego punktu widzenia, wydają się sobie przeczyć, ale tylko się wydają sobie przeczyć. Dlatego ci, którzy nie znają boskiego planu jako całości, tak było do paruzji w całym chrześcijaństwie, mogą interpretować pojedyncze wersety biblijne. I na ich bazie jakieś tam lekcje wysuwać. A nie mają całego boskiego obrazu, nie wiedzą, do czego to wszystko zdąża. I bez takiej informacji nie wiedzą często, jak nadać właściwą interpretację temu czy innemu wersetowi. To tak jakby ktoś robił jakąś wielką budowlę i do tej budowli ma przygotowane różnego rodzaju elementy budowlane, żelbetowe, ale gdy przyjdzie taki człowiek z ulicy i weźmie jakiś jeden element, to on mówi, to co, po co to, do czego to służy? To chyba pomyłka, to w ogóle jest nieprzydatne, bo on nie widzi całego planu, nie widzi całego budynku, w którym to coś, leżące na placu budowy, na razie jako część, będzie służyła. Podobnie gdybyśmy jakikolwiek mechanizm, zegarek, czy nawet coś, czy coś, rower, czy coś jeszcze bardziej skomplikowanego rozebrali, samochód na części, no to ludzie nie wtajemniczeni w budowę samochodu, by wiele części od razu uznali, że niepotrzebne. To się na pewno nie przyda w samochodzie. Tu takie leżą różne części, jest ich kilkaset. No to co najmniej połowa jest niepotrzebna, czy ja to widzę. To gdzie to włożysz? Bo nie zna budowy samochodu, nie widzi całego obrazu. Ale wracamy do naszego łowienia. Zanim tak złowione, czyli wiemy, łowimy na łuki, jako ten Jan, przez szanowanie boskiej drogi podawania prawdy. Że Bóg zawsze tam kogoś wybiera, żeby tą prawdę podać na czasie, bo ona będzie na czasie, a do nas należy zbadanie prawdziwości tego, co Bóg przez taką czy inną osobę, narzędzie, które sam wybierze, poda. Zanim tak złowione albo upolowane nauki będą zjedzone dla naszej korzyści, to co pisze ten werset? Jeszcze raz go powtórzmy. Jeśli ktoś upoluje zwierzę albo ptaka, to znaczy
będzie chciał zbadać i przyjąć dla swojej korzyści jakąś naukę płytszą lub głębszą, taka, które wolno jeść, to niech wypuści jego krew. Musi wypuścić krew. O co chodzi w tym wypuszczeniem krwi? I tu się zbliżamy do bardzo ważnych rzeczy dla nas jako braci, jako ludu Bożego. Wypuszczenie krwi to oddanie Bogu uznania za ducha prawdy, jaki tkwi w tej prawdzie, co oznacza uprzednie sprawdzenie, czy to jest prawda, czy nieprawda. Bo jak można oddać uznanie Bogu za ducha prawdy, który tkwi w prawdzie, jeżeli ja nie zbadam tego, czy to jest w ogóle prawda. Więc to wypuszczenie krwi to jest bardzo ważne i ma głębokie znaczenie. Oddanie Bogu uznania za ducha prawdy, który tkwi w tej prawdzie. Co oznacza uprzednie przekonanie się, czy to jest prawda. Czy znowu tak jak Barzieńczycy robili, prawda? Czy to jest tak naprawdę, jak mówicie, czy jak piszą tu, czy tam. Jeżeli się przekonam, że tak jest, uznanie dla Boga, że to dał, że nas tym posilił, że widzę tutaj ducha prawdy, w tejże prawdzie widzę ducha prawdy, bo to prawda. Zatem w tym przypadku krew to duch prawdy, który napełnia prawdę. Mamy prawdę i ducha prawdy. I tak jak krew jest niezbędna dla ludzkiego organizmu i w nim tak naprawdę to życie jest dzięki krwi, chociaż potrzebny jest i organizm, w którym ta krew mogłaby być, tak samo jest z prawdą i duchem prawdy. To duch prawdy jest tą główną wartością prawdy, a nie prawda jako taka, sama w sobie. Chociaż jest potrzebna prawda i duch prawdy, bo duch prawdy nie istnieje bez prawdy. Ale główna wartość, tak jak główna dla człowieka najważniejsza jest krew, bo tam jest życie. Tak samo wprawdzie ten duch prawdy to jest ta siła, która napędza. To jest ten nośnik życia duchowego. I duch prawdy jest najważniejszym składnikiem prawdy. Tak naprawdę to duch prawdy daje życie, to życie wieczne, o które zabiegamy, a nie sama prawda, bo sama prawda to jest tylko i wyłącznie wiedza. A duch prawdy napełnia prawdę tak jak prąd napełnia kabel elektryczny. Żarówka, nie mamy żarówki, ale urządzenie tu jakieś prawda pracuje, ono pracuje dlatego, że dochodzi do niego prąd. Jak nie kablem, to z baterii, prawda? I ten prąd dochodzi i dzięki temu ono działa. Jest potrzebne jedno i drugie, bo gdyby nie było urządzenia, kamery, tylko byłby prąd, no to kamera tak też by ten prąd sam niczego nie nagrał. Ale widzimy, że mając do wyboru jedną rzecz, myślisz sobie, dać ci kabel czy dać ci prąd? O co trudniej, o kabel czy o prąd? No mówi, jak mam wybierać, to wybieram prąd, bo kabel jaki tam znajdę, no chociażby nawet tutaj na śmietniku coś będzie leżało. Ale prądu jak takiego, jak mi nie znasz, to mam kabel, gdzie znaleźć prąd? No, trudniej by było to znaleźć. Potrzebne jest jedno i drugie, ale ważniejszy jest prąd w kablu niż sam kabel. Chociaż mówię, jedno bez drugiego nie istnieje. Duch prawdy jest w prawdzie. Nie można przekazać ducha prawdy bez podania prawdy. Dlatego musimy poznawać prawdę, łowić te zwierzęta, głębsze, płytsze prawdy, bo tam siedzi duch prawdy. Ale musimy łowić te prawdy po to, żeby tego ducha potem z tego przyswoić, bo to jest nośnik naszego duchowego i wiecznego, oby wiecznego życia. Taka jest droga. Zatem od razu widzimy, jak jest ważne, żeby mieć dostęp do prawdy. Bo jak nie będziemy mieli dostępu do prawdy czystej, do tych zwierząt, które wolno jeść, to nigdy ducha prawdy nie znajdziemy, bo w tych naukach nieprawdy, jaki będzie duch? No nieprawdy, tylko błędu. Zatem ważna rzecz, żeby sprawdzić, czy to jest prawda i potem ucieszyć się i wchłaniać ducha prawdy, który w niej tkwi. Zobaczmy Jana 6,63. Jana 6,63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga, wartość duchową tego ducha. I nasz Pan mówi, że słowa, które do was powiedziałem, są duchem i żywotem, bo te słowa, które do was powiedziałem, to jest prawda. One przyswojone przez was, wprowadzone w życie, oddzielą się od tych słów i napełnią wasz umysł, wolę i serce i uczynią was w charakterze innymi. 14,16, także Ewangelia Jana. 14, 16 i 17. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Co to jest ten duch prawdy, o którym nasz Pan mówił, że świat go nie widzi, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was? Nic innego jak usposobienie prawdy, umysł, wola, serce. I Bóg obiecał, że to da wam jako Pocieszyciela. Bo co z tego, że będzie ci źle na świecie? Że będą nawet o tobie źle mówić i nie będziesz miał przyjaciół?
Ale jakbyś miał ducha prawdy, swoją myślę, woli i sercu, to ta twój kontakt z Bogiem będzie taki, że cię to wszystko zrekompensuje, nie będziesz w ogóle z tego powodu cierpiał. Tego nie można zobaczyć, świat tego nie widzi. Ale wy go znacie, bo wśród was przebywa w waszych umysłach, woli i sercu. 16 rozdział, 13, cały czas Jan. 16 rozdział 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was ze wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek go słyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Co miał na myśli nasz Pan, zapowiadając Ducha Prawdy, który miał kiedyś przyjść i poda wam wszelką prawdę, a nie będzie mówił od siebie? No przecież nie osoba żadna. Nie przyszedł Duch Prawdy, jestem Duchem Prawdy, zgodnie z zapowiedzią naszego Pana, wam mam powiedzieć pewne fakty, które dotyczą przyszłości. Tenże Duch Prawdy to nic innego jak usposobienie, boskie usposobienie w braciach, którzy mieli nauczać następnych braci. Jak wiemy, nasz Pan, gdy odszedł, to swój Kościół uczy, poucza i podaje prawdę poprzez następne narzędzia. Najpierw byli to apostołowie, a potem byli to członkowie więźni. Zawsze miał kogoś, przez kogo tę prawdę podawał. Oni swoje, to był ten Duch Prawdy obecny wśród nich. Pamiętamy, jak Piotr powiedział, że Ananiasz i Safira nie okomali Boga, tak? Nie okomali człowieka, tylko Boga okomali, Ducha Świętego okomali, a przecież rozmawiali z Piotrem. Ale Piotr, który miał w sobie boski umysł, wola i serce, prawda, powiedział, że Bogu, bo Boga okomują, a nie człowieka. I to jeszcze Jezus zapowiada, że ten Duch Prawdy nie będzie mówił sam od siebie, tylko cokolwiek usłyszy. Czyli znowu ci bracia posiadający boski umysł nie będą mówili sami od siebie, tylko to, co usłyszą od Jezusa z Biblii, co Jezus w Biblii im pokaże, gdy będzie stawał na czasie, to wam oznajmią, bo jak gdyby mówili sami od siebie, to by znaczyło, że oni są autorami tejże prawdy i oni wam tutaj wprowadzą prawdę. Nie, nie. Chociaż to będą moje narzędzia, to właśnie to będą moje narzędzia, które będą mówiły to, co usłyszą ode mnie, a ja w Biblii na to wskażę w czasie, w którym będzie to właściwe. Według potrzeb ludu Bożego. To jest zapowiedź niczego, nie że jakiejś osoby, instytucji albo czegokolwiek, tylko boskiego usposobienia. Różnych narzędzi Pana, które on miał później powoływać i posyłać do swojego ludu, żeby tym się z ich nauki korzystali. Dlatego jest bardzo ważne, żeby to wszystko analizować, bo nie tylko nasz Pan ma swoje narzędzia, tylko szatan ma także swoje narzędzia, którzy też podają różnego rodzaju nauki prawdy i twierdzą, że są od Boga. I możemy bardzo łatwo dać się poprowadzić nie w tą stronę, co trzeba. I karmić się nieczystymi zwierzętami i oddawać Bogu uznanie za ducha błędu i tym błędem przesiąkać i ostatecznie przebić. I jeszcze, to było 16-13, to jeszcze tutaj mam 4-23, czyli cofniemy się troszeczkę do tyłu. 4-23, a tam jest właśnie też ciekawy ten werset. Gdy nasz Pan rozmawiał z Samarytanką, to wypowiedział to właśnie w rozmowie z Samarytanką, wypowiedział bardzo ciekawe słowa, że nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. W duchu i w prawdzie. Zauważmy kolejność, jaką nasz Pan użył. Oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. A każdy wie, że tak naprawdę, gdy poznajemy prawdę, to najpierw jest prawda, a nie duch. Można od razu mieć ducha prawdy bez prawdy? Nie da się. Najpierw trzeba mieć prawdę. Tą prawdę sprawdzić, że ona nią jest. Czystą, tak? Zwierzęciem, które wolno jeść. Sprawdzić jej treść, czystość. I potem poddawać się wpływowi tego. Uczyło się w swoim umyśle, aż zareaguje serce i wolę. Tak? Na tym to polega. Żeby tak, i tak następuje uszlachetnienie, doskonalenie człowieka. Wszystko ma swojego ducha. Wszystko, bo prawie wszystko ma swojego ducha. Czyli niematerialną, duchową wartość, która temu czemuś towarzyszy. I to mamy także w świecie. Jak sądzimy, czy ci, którzy słuchają muzyki, to słuchają jej muzyki z powodu dźwięków, które ta muzyka wypuszcza, takie czy inny, tego hałasu, powiedzmy, który ta muzyka tworzy? Nie. Oni nie słuchają głównie dla tych dźwięków, tylko dla tego duchowych doznań, które powstają w ich sercu, gdy oni tej muzyki słuchają. Jak ktoś pójdzie oglądać obrazy malarskie, to co, oni się tam oglądać przedmioty, postacie osób, koni, krajobrazy i to tak bardzo go cieszy? Nie. Tylko te doznania duchowe, które się wzbudzają, gdy on patrzy na ten obraz. On tam doznaje duchowych przeżyć wtedy, kiedy patrzy i to wtedy jestem zbudowany, uszlachetniony i dla człowieka tego świata jest to bardzo dobre. Muzea, muzyka, teatr to z pewnością jest miejsce, które człowieka uszlachetnia. Ono go podnosi na wyższy poziom właśnie z powodu tego niematerialnej wartości, która towarzyszy muzyce. A jak ktoś czyta powieści, to czyta powieści, czy nawet jakiejkolwiek innej książkę, to chce się dowiedzieć o tym, co się komuś tam stało. Nie, to on mu czyta i znowu
uczucia się w nim wzbudzają, on się utożsamia z charakterami, jednego potępia, że źle postępuje, drugiego chwali i potem jak na końcu jeszcze zło jest ukarane, to taki zbudowany, tak, zło zostało ukarane na końcu i on lubi, bo się tak zbudował i się czuje lepszym człowiekiem, że jest do wartości na świecie, bo było tam, był taki zły tam człowiek w tej książce, ale to kara spotkała, sprawiedliwość zwyciężyła i on jest zadowolony. I tak samo jest z prawdą Biblii, prawda boskiego planu. Prawda boskiego planu to jest wiedza, informacje o naszych korzeniach jako ludzi, tak, o naszym obecnym upadku, w jakim się znajdujemy, ale to nie jest głównie z tego powodu, o tym czytamy, o tym rozmawiamy, o tym myślimy. Jak ktoś to robi, to pozbawia się całej reszty, która jest prawdzie zwarta. Jak ktoś tylko ciekawi się Biblią dla faktów, które ona tutaj zawiera, o historii człowieka, o upadku i tak dalej, no poczyta, no fajne, fajne, fajne i poszedł, zamknął i poszedł i nie ma ciągu dalszego. Ma tylko litery. Na przykład taką literą zajmują się ci tam specjaliści od Biblii, prawda? Są ludzie, którzy są specjalistami od Biblii, on to mnie rozbiera, ponazywa wersety, ten werset jest wrobiony werszem białym, nie, jakimś innym werset tutaj, rymowanie takie, takie rymowanie, no i jako naukowiec, językowiec poszedł do tego i to przeanalizował. Ale litera to za mało. Jeżeli nie ma ciągu, tak, litera dotyka tylko i wyłącznie naszego umysłu. Dowiemy się pewnych faktów, pewnej wiedzy, i jeżeli na tym etapie się kończy, to w najlepszym wypadku czegoś się dowiadujemy. Na przykład, jaka dzisiaj jest temperatura? Wiecie Państwo, ile stopni dzisiaj jest? 8. No prawie 9. O, prawie 9. No i koniec. Jaką duchową wartość tego faktu odniosę? No wiem, 8-9 stopni, za chwilę inne fakty przyjdą do mojego umysłu, wyprą to i potem nawet nie będę pamiętał. Ile było tych stopni? Tam pytałem, siostra jedna mówiła, już nie pamiętam, 8 czy 18, ale wiem, że mówiła, ale... Fakt wiedza. To niczego w nas nie zmienia, że dzisiaj jest 8 stopni. Jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi, jak byliśmy wcześniej. Tak właśnie było z Żydami pod zakonem. Poznali literę boskiego prawa, ale nie było komu ich nauczyć tego prawa, ducha tego prawa. I stąd słowa Pawła, 2 Koryntów 3,6. Teraz będziemy robić przerwę, bo już widzę ten czas. 2 Koryntów 3,6. Który też uzdolnił nas, mówi o sobie i działaniach Jezusa, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia. Miał na myśli oczywiście nie literę wszystkiego, tylko literę zakonu, która zabijała, dlatego że Żyd dostał literę zakonu, piękną literę, prawdę, piękną prawdę o życiu sprawiedliwości z perspektywą wiecznego życia, gdybyś tą literę wykonywał. Ale Żyd nie dostał ciągu dalszego, bo w tym czasie nie było tego ciągu dalszego, był tylko pośrednik Mojżesz, który pokazał im literę, następnie też tą literę i ciągle czytali, ale to nie zmieniało ich życia. Nie mieli takiego pośrednika, który by podaniu im litery, jak oni tej litery nie wykonują, podał im rękę i podniósł im, gdy upadli. Przebaczył im, że upadli. I mówi, spróbuj raz jeszcze. A co on mieli Żydzi? Jak upadli, ukamienować. No bo upadł. Załamał literę. No to ukamienować. A się w kółko to powtarzało. Aż do naszego Pana. I przy naszym Panu pamiętamy tę kobietę, którą przeopali na cudzołóstwie i przyprowadzają do Jezusa. No i co? I potraktować, chcieli ją potraktować tak, jak do tej pory cudzołóżnicy traktowali. Ukamienować, no bo tak mówi litera. A Jezus pokazał w końcu Ewangelię. Także nie obrażajmy się na Boga Starego Testamentu, że był zły. I nie wychwalajmy Jezusa ponad Boga nowego, tak? Jezus ponad Boga, że On jest lepszy niż Bóg, bo Bóg to karał, a Jezus, proszę bardzo, ulitował się nad cudzołożnicą, a Bóg się nie chciał ulitować. Bóg w Starym Testamencie pokazał działanie zasady sprawiedliwości i tylko sprawiedliwości, a w Nowym Testamencie ten sam Bóg, nie inny Bóg. Jezus nie był od innego Boga. Jezus nie był lepszy niż Bóg. Bóg jest lepszy od Jezusa. To On wysłał Jezusa, żeby pokazał wyjście z sytuacji. Sprawiedliwość będzie was potępiała i zawsze tylko będzie potępiała. Taka cudzołożnica, taki zbierający drewno w sabat, złożący ojca albo matce, musi być ukamienowany, tego zasada sprawiedliwości wymaga. I będę was kamienował do końca, chyba że się z tego podniesiecie, ale sprawiedliwość was nie podniesie. Ale wysyłam w końcu kogoś innego, kto pokaże działanie miłości, kto was, ciągle łamiących moje prawa, będzie wam podawał rękę, będzie wam podnosił. Tylko musicie go przyjąć i dać się poprowadzić. On będzie wam podawał literę do waszego umysłu. On będzie oczekiwał, że tą literę będziecie próbować wypełniać. Oczywiście upadniecie natychmiast, tak jak zawsze upadaliście pod zakonem, ale On nie pogniewa się na was. Będzie czekał na waszą pokutę i jak tylko powiecie, że przepraszacie, że wam przykro i szkoda, że upadliście, to On wam poda rękę, podniesie i próbuj raz jeszcze.
A jak znowu upadniecie, to powtórzę ten proces. A jak piąty, dziesiąty i setny raz upadniecie, to on będzie powtarzał to 100, 200, 300 razy, aż was w końcu podniesie. Tego Żydzi nie mieli. Dlatego litera ich pozabijała. Bo nie było ciągu dalszego, nie było przejścia na ducha, nie było przejścia z umysłu do woli, do serca, żeby przemienić to życie. Tu zrobimy przerwę wobec tego i będziemy kontynuować po przerwie. Z tej części życzę braciom błogosławieństwa Bożego i dziękuję za to dotychczasową uwagę.